Witam serdecznie z filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Krótka piłka ze Szczypiorna przyniesie Wam dzisiaj Czarnego Kota. Autorka tej książki, Joanna Hachuła, urodzona w Suwałkach, od ponad 30 lat mieszkanka Sieradza, przedstawia nam się w takich trzech krótkich hasłach. Dziennikarka telewizyjna, poetka i miłośniczka kotów. Pierwsza z tych kompetencji pomaga jej z pewnością w codziennej działalności popularyzatorskiej, ponieważ Joanna od lat współtworzy życie literackie Sieradza, jest członkinią sieradzkiej grupy poetyckiej Desant, jest jedną z tych takich mocno energetycznych postaci, dzięki którym z całej Polski zjeżdżają się miłośnicy poezji właśnie do Sieradza. Większość tych imprez odbywa się w bibliotece publicznej w Sieradzu, z którą Joanna jest związana od kilku lat zawodowo. Druga i trzecia część tej autoprezentacji, czyli miłośniczka kotów i poetka, spotkały się dokładnie w debiutanckim tomie Joanny Hachuły. Ale do rzeczy, czy też raczej do książki, chociaż może właściwie raczej najpierw do kota. Koty w poezji zadomowiły się niesamowicie, zostały przez nią oswojone, chociaż to jest akurat chyba ostatnie słowo, które pasuje do kotów. Kto z nas nie zna kota w pustym pokoju Szymborskiej, ale oczywiście przemaszerowały przez wiele innych wierszy w poezji i polskiej i światowej, czy to wiersze Haliny Poświatowskiej, czy Julii Hartwig, czy Józefa Barana, czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy wreszcie Darka Dziurzyńskiego z najnowszej poezji. Czy wreszcie specjalisty od kotów Franciszka Klimka. Koty zamieszkały także w dziełach na przykład Michaiła Błochakowa, Tomasa Eliota, czy Gintera Grasa, czy Edgara Allana Poe. I jak mówi Joanna Hachuła w wierszu bez tytułu, u niej także czarny kot przeszedł po pustej kartce, zostawił ślad poezji. Czy tytułowy bohater tej książki jest, a może raczej bywa, portparol Joanny Hachuły? Przypuszczam, że tak, ponieważ często w tych kocich rozważaniach widać, że poetka zakodowała własne dylematy i pytania. Proszę posłuchać wiersza bez tytułu, zaczynającego się słowami pod przydrożnym krzyżem. Pod przydrożnym krzyżem czarny kot myśli o życiu wiecznym. Nie czci bożków, nie kradnie. Nie pożąda żony. Z zabijaniem jest kłopot, ale zdąży. Ma 9 żywotów. Także kot Joanny rozmyśla. Rozmyśla o wszystkim, o życiu wiecznym, o miłości, o żałobie, o poezji, roztrząsa kwestie istnienia Boga, kwestie filozoficzne, pyta o naturę rzeczy, pyta o różne kwestie i różne ważne dla niego sprawy, o powtarzalność zdarzeń. Raz jest takim zwykłym, przyjemnym kotkiem, zwierzęciem, drapieżnikiem, zajętym polowaniem na myszy i ptaki. Innym razem jest właśnie dociekliwym filozofem, który stawia najważniejsze pytania. Może posłuchajmy jeszcze jednego wiersza w wykonaniu autorki, bez tytułu, zaczynającego się od słów: czy można usłyszeć? Czy można usłyszeć słowa ważniejsze od chwała Bogu Wszechmogącemu? Tłusta mysz? Podpowiada czarny kot. Już w pierwszym wierszu tej książki Joanna rozprawia się z przesądami, bo jakby nie mówić, czarne koty są chyba największą ofiarą ludzkich przesądów i z premedytacją mówię są, a nie były. Zwrócę Waszą uwagę na to, że Dzień Czarnego Kota obchodzony 17 listopada to nie jest wesołe święto naszych pupilków czarnych, tylko to jest odpowiedź na to, że wciąż tysiące kotów rokrocznie są mordowane z powodu wszelakich przesądów. I o tym właśnie czytamy w pierwszym wierszu książki Joanny Hachuły. Proszę go posłuchać. Czarny kot to zwierzę wysokiego ryzyka. Codziennie obcuje z pechem. Choć za to go nie pokochają, musi przebiegać drogę wielu ludziom. Skacze po płotach, nie bacząc na ryzyko upadku, w blasku księżyca brata się z czarownicami. Czarny kot bierze na siebie wszystkie lęki świata. Po prostu. Może jeszcze jeden fragment, tym razem o ważnej i pięknej, przysłowiowej kociej niezależności.
Czarny kot lubi filozofować o życiu na własnych warunkach. Nikogo nie pyta, co ma wiedzieć. Kto mieszka z czarnym kotem, ten wie, że to fenomenalne, tajemnicze, niezależne, a zarazem najczulsze i najwrażliwsze stworzenie samo w sobie jest poezją najwyższej próby. Czarny kot nie kończy się na wierszach o kotach. Znajdziemy tam jeszcze drugą część pod tytułem Powidoki. I sam tytuł w jakiś sposób definiuje już to, co ta część zawiera. Jeśli wpatrujemy się długo w jakiś kształt, zatrzymujemy go w oczach i zostawiamy taką zamazaną, konturową postać. Łatwo znaleźć analogię oczywiście do zjawisk psychicznych i to widać w tych wierszach, ponieważ powidoki są obrazem dawnej Łodzi i dawnego Sieradza, których krajobraz, jak wiele innych polskich miast, został nieodwracalnie zmieniony przez II wojnę światową. Joanna Hachuła każe tym wierszom wybrzmieć na koniec i właściwie po wierszach poświęconych czarnemu kotu, czy też czarnym kotom, zostawia nas z czymś znacznie trudniejszym. Mamy zostać z powidokami dawnego świata i tą lekturą zakończyć przygodę z jej debiutancką książką. I może to właśnie one są dobrym przejściem do drugiej książki poetki, do książki wydanej w 2019 roku, do tomu pod tytułem Krew, którą oczywiście wraz z Czarnym Kotem znajdziecie w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu. Linki do katalogu, a także do stron, na których znajdziecie znacznie więcej materiałów poświęconych twórczości i osobie Joanny Hachuły, znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Mam nadzieję, że przekonałam Was do poezji tej autorki, a tych, którzy wcześniej nie wiedzieli, że to jest wielkie szczęście, przekonałam także do zamieszkania z Czarnym Kotem.